Witam was, moi drodzy. Czuczu, ale czekaj, bo nagrywam, dobra? Dzisiaj jedziemy na jedną z plaż, na której nigdy nie byliśmy. Wygląda ona tak. Czyli to ukształtowanie terenu jest takie dosyć ciekawe. Polecił mi ją kolega z pracy. Także jedziemy, zobaczymy jak tam będzie i jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Ja normalnie zima zawitała do Irlandii. Podśnieżarka moja. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, z szczotką chciałeś zrobić, Podbusia. Jak jesteś nie do dupek 40. Ej! Zamaszyste ruchy. Chyba ty. Zamaszyste ruchy. W życiu normalnie nic nie robiłeś. No i nie daje mi odśnieżać, dziewczyno. Nie jeździ się. Ja jestem przewodnikiem motorowym. Srebrny, jak jeszcze pierwsza. Nie ma jeżdżenia, ja powiedziałem. Prowadzę, ja ustalam. Nie ma jeżdżenia jakiegoś beze mnie na motorze i po drogach nieznanych. Ale to jest, wymyślam? Tak sobie wymyśliłeś to co. Niesamowita plaża, jesteśmy tutaj pierwszy raz. Widziałeś ją? Sylwuś, no i jak to było? Grząsko. Było ostro, co? Grząsko było. Były ten, ruchome piaski. Jak wszystko było. Dobrze, że nie zasysło butów, bo są nieprzemakalne. Ale dużo nie brakło. No i bym wróciła bez jednego buta, choćbym go miała wytargać zębami, to bym go wyciągła. Ale fajnie. Zbyt mocno wiało, żeby gdzieś tam dronem poszaleć. Udało mi się go tylko odpalić na chwilę, ale wrócimy tu na pewno, nie? Jest. Pipik był najbardziej super. Zadowolony. Widziałeś, jakie robiła kółka dziwy i ten. Tam jest jeszcze fajnie. Jakiś zamek. Dobra, lecimy do domu i. No. O! Cmentarz. Gdzie jest? Za drogą? Nie interesuj się. 3 km
czy mogę wysadzić, to się zainteresuje. Nie widzisz? Jesteś tylko gościem. Ja muszę wyznaczać czas. No dobra, idę wyciąć krzaki. Ja dopiero ziemniaki obieram dla nas. A jeszcze muszę Alanowi zrobić mięso z sosem. I co teraz? Idę wyciąć krzaki, bo obiecałem sobie, że wytnę je. Tak, 3 miesiące temu. Zach. To jest postanowienie noworoczne. Romanek idzie wyciąć krzaki. Ding. No. Medal za to dostaniesz. Dzisiaj Dakar, kurwa. O której? Ej, czytaj to. Właśnie. Rek Dakar się zaczyna, chyba zwariuję. Tak, sprawdzasz Eurosport. Musisz wejść na program telewizyjny Teleman. Ja ci to sprawdzę. Ale to jest aplikacja? Nie, musisz wpisać w Google program TV. Tak, nie wiesz. O 16:15, czyli już za 6 minut. Ale dlaczego tak wcześnie? Czyli o 21:00. To jest raport. No, raport. A chcesz obejrzeć etap pierwszy? To jest raport Pelikanów. Jakbym ci nie powiedziała, to byś nic nie wiedział. Wszystko bym wiedział. Ja tu jestem kontrolerka Dakaru. Ja ogólnie nie ominąłbym Dakaru przecież. Wytnę te krzaki. Niektóre są dosyć grube, ja nie mam piły łańcuchowej, ja mam taką piłkę tylko. Wypalam kurde maszynę z Lidla. Gałęzi, drugie podejście, zobaczymy jak się naładowała w ciągu godziny. Dosyć nieźle się naładowała w ciągu godziny. Dobra, fanzeliwiam to. Święta, święta i po świętach i jutro do roboty, więc dobrze jest. Idziemy z Sylwią usiąść, wypić jakieś winko i dzisiaj Dakar się zaczyna. Dakar! Uwielbiam Dakar i uwielbiam UFC. I to są jakieś moje dwie takie dyscypliny sportowe, można powiedzieć, które uwielbiam. Motoryzację, no i sztuki walki. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia i do zobaczenia za tydzień. Hej!